Cześć, tu Eko Kreatywna. Zapraszam Was dzisiaj serdecznie na mój kanał, na nowy holumpeksowy super premium. Słuchajcie, tym razem byłam w Vive Profit w dniu dostawy. Ceny możecie sobie wyobrazić, ale rzeczy naprawdę są tak piękne. Warto było pójść. Oczywiście część tych rzeczy będzie dla mnie, ale duża część jest specjalnie dla Was, także możecie do mnie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com. Część tych rzeczy być może też kiedyś znajdzie się na Vinted. Tymczasem już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, uwielbiam kręcić te filmy dla Was. Robię też oczywiście to trochę dla siebie, bo po prostu uwielbiam chodzić po lumpeksach, wyszukiwać super premium i super materiałów perełki i Wam właśnie tutaj pokazywać w stylizacjach. Jeśli też lubicie taki temat, to bardzo proszę Was, zasubskrybujcie kanał, bo takich filmów jest u mnie większość. Ale oczywiście też Was bardzo proszę o polubienie. Mimo że jest to ogromna przyjemność kręcenie tych filmów, jest to też wielka praca. Może nie wiecie, ale wiąże się to z godzinami, naprawdę godzinami przekopywania sklepów z drugiej ręki, vintage i tak dalej. I również oczywiście z pielęgnacją tego, przed każdym filmem wiele godzin zajmuje mi właśnie wypielęgnowanie, wysterylizowanie, prasowanie, później robienie z tego stylizacji. Naprawdę jest to bardzo, bardzo dużo pracy, więc proszę Was też bardzo o polubienie filmiku. Jest to naprawdę dla mnie wielka przyjemność, zaszczyt i wynagrodzenie też już częściowe za całą tą pracę, etatową wręcz. Słuchajcie, lecimy już oczywiście, radzę Wam też, słuchajcie, naprawdę piękne rzeczy, zobaczcie, w przebitce tu Wam pokazuję, w przebitkach właściwie, pokazuję Wam tutaj te zakupy, jakaś osa mi tu przyszła, te zakupy Vive Profit, mierzyłam tam bardzo, bardzo dużo rzeczy, więc tylko takie naprawdę krótkie migawki, były rzeczy już takie trochę może jesienne, na pewno jeszcze nie zimowy towar, tymczasem jest to jeszcze taki towar bardziej letni, mamy tam i kurtki, bo będą i kurtki skórzane, rzeczy z jedwabiu przecudowne, bardzo markowe rzeczy, piękne sukienki, naprawdę, akcesoriów też było trochę, ale tym razem nie udało mi się za bardzo kupić właśnie ani torebek, ani butów, ale za to udało mi się kupić naprawdę perły takie nad perłami. Słuchajcie, lecimy już do konkretnych stylizacji, do konkretnych rzeczy, jeżeli interesują Was premium rzeczy z drugiej ręki, chociaż niektóre są też z metkami, ale z drugiej ręki, to może możecie sobie robić screeny w trakcie i potem pisać do mnie, bo naprawdę takie rzeczy premium rozchodzą się bardzo, bardzo szybko, więc nie warto czekać do kolejnych dni, bo wiele osób jest potem rozczarowanych, że no niestety już jest za późno. Ale tak to jest. Tak to jest z rzeczami, które są pojedyncze, a nieraz naprawdę unikatowe, jak zaraz zobaczycie. Słuchajcie, lecimy. Zacznijmy od tego, co mam na sobie, bo tutaj jakby nie ma, wszystko jest tak ładne, że nie ma sensu tu jakiejś selekcji robić. Cudowna spódnica, którą zobaczycie oczywiście w stylówkach za chwilę i to wielu, bo za chwilę pokażę Wam też bluzki z tą właśnie spódnicą i zobaczycie jej potencjał. Spódnica jest jedwab z wiskozą, 20% jedwabu zawiera. Materiał i kolor tej spódnicy jest przepiękny, to jest taki srebrzysto-chłodny beż w najmodniejszym teraz stylu, bo takie właśnie satynowe, długie, maxi, proste spódnice są teraz najbardziej trendowe, a słuchajcie, tym bardziej, że nie jest to właśnie taka poliestrowa satyna, co niestety od razu widać. No niestety, te spódnice takie z poliestru, tego błyszczącego z sieciówek, nie są wysokiej jakości i od razu widać to, że ta satyna jest taka tania, nie układa się, elektryzuje się, przykleja się do innych rzeczy. Natomiast tutaj mamy naturalny materiał, cudowny krój i po prostu ona nie jest też taka błyszcząca, wiecie, jak się to brzydko mówi w tym zwrocie z psem, ale nie będę powtarzać. A natomiast jest to taki półmat, taki elegancki, jedwabisty półmat. No i naprawdę ta jakość się broni. Nie ma co, broni się. No i od razu pokazuję Wam bluzkę, którą mam na sobie. Jest to bluzka od marki Escada. Ona może być nawet do rozmiaru L, ale takie mniejsze M, to nie jest jakieś w stronę XL. Bluzka z bardzo ciekawą ozdobą, w takim modnym kroju oversize, piękny kolor beżu. Bardzo pasuje właśnie ten odcień beżu do tej spódnicy, moim zdaniem.
jest, no jest to jedwab, oczywiście, bluzka jest też jedwabna, także tutaj mamy naprawdę taki już premium komplet. Na mnie jest ta bluzka minimalnie za duża, jednak ja bym wybrała o rozmiar mniejszą, mimo że oversize'y czasem lubię, to jednak tutaj spokojnie emeczka mogłaby być, chyba że ktoś jest proporcjonalnie wyższy i wiecie, wtedy też inaczej się materiał rozkłada na osobie po prostu większej jakby, mimo że na przykład może mieć rozmiar SM, to jednak będzie to wyglądać inaczej. Ja nie jestem jakaś wysoka, mam średni wzrost, 1,65 m. Jest to śliczne, naprawdę kocham takie zestawienia i taki odcień beżu jest twarzowy dla mnie. Oczywiście są osoby, którym jest lepiej w ciepłych beżach, takie osoby o ciepłej karnacji, złocistym odcieniu włosów na przykład, albo rudym odcieniu. Natomiast no, dla mnie ten kolor beżu jest perfekcyjny. No i sami przyznajcie, Escada, super premium marka i bluzka z jedwabiu, no naprawdę mega. Przebitki Wam tam pokażę, bo tutaj jest bardzo ładna też ta zawieszka tutaj. Trochę tak jak biżuteria wygląda, dlatego dobrałam też taki złoty metalowy paseczek cienki, żeby to trochę nawiązać do właśnie tej ozdoby i takiego stylu glamour. Moi drodzy, no to idziemy za ciosem i pokażę Wam od razu bluzki z tą spódnicą. Kolejna bluzka to jest jedwab. Jedwab 100% wierzch, spód wiskozowy, taki rozmiar uniwersalny, nawet mógłby być właśnie do L-ki. Piękna, piękna bluzeczka, taka mgiełkowa, matowy jest ten jedwab, cieniutki, spód właśnie taki elastyczny, wiskozowy, więc bardzo, bardzo wygodnie się to nosi. Ja mam taką beżową do moich tych jedwabnych szarawarów, tych spodni, takich palazzo, które Wam wielokrotnie już pokazywałam. Identyczny jest krój, tylko tamta ma rękawy długie. Natomiast no to jest piękna, w ogóle totalnie jak nowa bluzka z jedwabiu, także wow. I super się to nosi, i super się w tym czuje, no i to jest naprawdę, jedwab to jest to, w noszeniu jest cudowne. Słuchajcie, kolejna rzecz, piękna vintage bluzka, naprawdę perełka nad perełki, Jones New York, rozmiar 6, to jest taka S-ka bardziej, S-ka, M-ka maksymalnie. 100% jedwab jest to napisane, ta bluzka ma w ogóle wszyte, jedwabne, jedwabiem obszyte oczywiście poduszki tu na ramionach, więc ona się niezależnie od sylwetki pięknie układa. Można oczywiście sobie takie poduszki, wiecie, odciąć po prostu, bo tam są tylko na takich nitkach przyczepione, ale z tymi poduszkami wygląda niesamowicie tak elegancko, tak wiecie, no nie każdy ma idealne ramiona, ja mam na przykład dość szerokie, są osoby, które mają takie spadziste i wtedy takie poduszki dodają nam elegancji i takiego szyku. No i patrzcie, jaki piękny jest ten kremowy kolor, cudowny po prostu. Guzik złoty jest tutaj też w bardzo fajnym stylu. I guziczki są w krytym panelu, tutaj kieszonka w tej bluzce jest jeszcze zaszyta, albo już zaszyta, może ktoś zaszył, żeby się nie otwierała. Można ją zaszyć całkowicie, można właśnie ją odpróć sobie i no i naprawdę piękny ponadczasowy krój, modny bardzo teraz krój, taki lekko oversize'owy, lekko nietoperzowy tych rękawków. Rękawki mają w ogóle takie wyłogi, więc naprawdę bluzka jest, jest cudowna. Jest to jedna z najładniejszych bluzek z jedwabiu, jakie znalazłam. Piękna, po prostu piękna. No, także jestem zakochana w bluzkach. No, to teraz pokażę Wam spódnicę. Taka będzie kolejność. I tak, tutaj jest coś cudownego, co teraz zaraz też zobaczycie. Spódnica marki Heine w rozmiarze L42. Cudowna spódnica. Ostatnio była taka bluzka jedwabna, czerwona. Od marki Heine, tutaj mamy spódnicę i ta spódnica jest niestety już zarezerwowana, bo ich szukałam dla jednej pani takiej spódnicy. Słuchajcie, ta spódnica jest z liocelu, jest takiej bardzo wysokiej jakości wiskozy, co widać, bo zobaczcie jak to się pięknie układa, taki lejący, gruby materiał, kolor beżu też jest bardzo ładny, bardzo uniwersalny, taki kamelowy beż. No i pokazuję Wam tutaj właśnie w zestawie z czerwonymi bucikami, lakierkami, które są w tym sezonie też bardzo, bardzo modne i z czerwonym paskiem oraz właśnie z tą bluzką, co była poprzednio. Bluzka co prawda już sprzedana, ale zdążyłam zrobić stylówę z tą piękną spódnicą tej samej marki, także uważam, że cudowny zestaw, naprawdę piękny. Dajcie znać, co sądzicie.
A tymczasem, słuchajcie, dodatkowo stylówka z tymi rzeczami i pięknym żakietem. Nie wierzę, że udało mi się kupić ten żakiet. Zobaczcie, jaki cudowny żakiet z jedwabiu. Marka Renzo. Zobaczcie. No po prostu to jest szok. To jest szok. Oczywiście nie każdy lubi takie wyraziste wzory. Zawsze więcej osób lubi rzeczy uniwersalne i gładkie, ale to jest taki unikat. Jejku, jak ja się podniecam takimi rzeczami, patrzcie. Naprawdę, no detale to są takie serca. Czego tu nie ma na tym żakiecie? Piękny, taka jakby szkocka krata z takimi narzuconymi herbami, sercami, jakaś biżuteria, trochę takie w stylu, to jest w stylu Dolce & Gabbana, taki przepych gotycki. Ale nie, naprawdę, no jest to piękna rzecz i słuchajcie, to coś jest naprawdę nowe, słuchajcie. Zaszyte kieszenie, tutaj nie ma, no nic, no naprawdę wygląda to jakby ktoś tylko zdjął metkę i no nie nosił tego. Być może po prostu ktoś to dostał i było zbyt takim wyrazistym stylu dla tej osoby, ale jest to tak cudowna rzecz. I'm in love! Jest piękna po prostu, cudowna. No dobra, skończę się już zachwycać tym i przechodzimy teraz, słuchajcie, do... Skoro żakiet, to teraz do kurtek. Kupiłam dwie skórzane kurtki, bardzo piękne. Naturalna skóra, tutaj jest kurtka czarna w rozmiarze raczej S. Może być na wysoką osobę, bo ma długie rękawy. Tutaj jest napisane vintage? Tak, vintage. Tutaj, o jest, widać, że jest napisane vintage, czyli to jest coś robione na stare, taka niby trochę postarzana, ale nie dajcie się zwieść, ona jest nowiutka ta kurtka. Przepiękna ramoneska, mięciutka skóra, bardzo, bardzo ładna rzecz, naprawdę tu nie ma się do czego przyczepić. Czyste, piękne, jak nowa kurtka. Ma takie z tyłu patki, którymi można sobie regulować trochę pas, jeżeli ktoś chce mieć węziej lub szerzej tutaj na biodrach. No i naprawdę, no cudowna kurtka. Patrzcie, jak wszystko, jakim jest stanie. Przepiękna kurta. Cudowna będzie na jesień. I taką kurtkę możecie dołożyć do wszystkiego. Do jeansów, do eleganckich rzeczy, takich nawet w stylu biurowym, jak chcecie przełamać ten styl i zrobić go trochę taki z pazurkiem. Do sukienek wygląda mega taka kurtka. Zobaczycie tutaj pewnie mnie w tej kurtce, w którejś wersji właśnie w sukience. Piękna, przepiękna kurtka, słuchajcie. Szok. I jest, pachnie nowością, tak jakby była naprawdę tylko bez metki. Słuchajcie, druga kurtka, która będzie za chwilę w stylówkach ze spódnicą, która jest pod spodem, jest też w stylu trochę ramoneskowym, jak już kiedyś zostałam tutaj skrytykowana dosyć potężnie za powiedzenie, że taka kurtka to jest ramoneska. To nie jest ramoneska, ale jest to kurtka trochę w stylu motocyklowym, to widać po szyciu. I z przodu jest zamek prosto tym razem. I to jest rozmiar L, kurteczka w rozmiarze L, piękna, naturalna skórka. Napisane jest oczywiście, że jest to skórka. Patrzcie, w jakim stanie. Stan nowy tej kurtki, nowa bez metki. No niesamowita jest, piękny kolor miętowy, słuchajcie, naprawdę nie widziałam jeszcze tak pięknego koloru skóry. No i też kurtka jest oczywiście jak nowa, słuchajcie. Podszewka jest w takim samym kolorze Maxiella jakaś, no taka pewnie firma, co szyje skórę, wiecie, to są takie specjalizujące się firmy. Cudowna rzecz. Pokazuję Wam tą kurtkę, pokazuję Wam tam przelotnie z taką sukienką, co ma zielone elementy, ale tak naprawdę to Wam teraz pokażę ją z tą piękną spódnicą. Będzie to razem w stylówce. Bo zobaczcie najpierw właśnie, jak ta kurtka jest z tą spódnicą, a teraz Wam opowiem o samej spódnicy. Jest to spódnica taka trochę vintage marki Kristan. Rozmiar 38, taka M-ka. Patrzcie, to jest 100% jedwab, na jedwabiu. Pięknie wykonana spódnica, taka w stylu boho. Śliczne kolory, bordo, trochę łososiowego, czerń, krem oraz ten miętowy kolor. I spódniczka jest taka midi, za kolanko, mega, mega urocza, po prostu naprawdę mega urocza spódnica.
mierzyłam ją i do tej bluzki właśnie, bo ona ma tutaj trochę taki kolor nawiązujący w sobie. Ten tutaj taki niby beż, to jest właśnie taki z fioletem trochę. No i do tego właśnie mierzę tą bluzkę i takie szpilki, co niedawno też sobie kupiłam w holu, bordowe, zamszowe, takie na mini szpileczce modnej teraz. I do tego mierzę właśnie tą kurtkę miętową. No, oczywiście ta kurtka jest na mnie dużo za duża, to nie patrzcie na to, że ona tak leży, no bo nie ma szans, żeby ona leżała na mnie tak, jak powinna leżeć. No po prostu tutaj i ramiona są za duże, i rękawy za długie, wszystko jest na mnie zbyt obszerne. No dlatego to jest tylko tak poglądowo, jak ta kurtka może leży, ja ją troszkę zbieram tam w pasie. I kochani, teraz będziemy przechodzić po mał... A, jeszcze mam płaszcz, czekajcie, bo bym zapomniała. Przepiękny płaszcz w rozmiarze niby 40, ale to jest taki rodzaj płaszcza w stylu lat 60. Z rypsu nowy, słuchajcie, marka Duns. I naprawdę cudowny jest ten płaszcz, patrzcie. Nowiutkie wszystko, zaszyte też kieszenie ma nadal. Ma takie haftki tu na zapięcie. No naprawdę płaszcz jest też w takim stanie, że jestem przekonana, że ktoś tego nie nosił, tylko dostał albo kupił, o tak, po prostu kupił sobie na jakąś jedną okazję może i odsprzedał. Jakość superowa, w ogóle rypsowy płaszcz, on tak pięknie wygląda, elegancko, szykownie, niesamowicie właśnie w stylu Chanel. Ja Wam tutaj mierzę do jedwabnej sukienki takiej mini, do tych szpilek od Noa Noa 38, takie większe rozmiar, które ostatnio kupiłam i pokazywałam Wam w holu, one też mają taki rips tutaj. Przepiękne szpilki i one właśnie będą mega pięknie wyglądać w stylu Chanel. Wow! Dla mnie mega stylowa, te szpilki są na mnie za duże, więc też tak człapię, wybaczcie, ale ten zestaw taki na elegancką okazję, albo nawet taki płaszcz można sobie nosić na czarne spodnie na przykład i taką bluzkę jedwabną, dajmy na to. Super, po prostu super, piękny płaszcz. Wow, słuchajcie, no to teraz lecimy do sukienek, bo zostały nam tylko sukienki, jak się okazuje. Tutaj mamy bardzo fajną sukienkę, LCW Modest, rozmiar ML. Piękna sukienka z bawełny, chyba z bawełny czy z bawełny z lnem, ale już Wam mówię, to jest bardzo jakościowa sukienka, naprawdę, mega. 93 bawełna, 6 wiskoza i włókno metaliczne, czyli same naturalne materiały. Może być ona właśnie na MKL-kę, bo na mnie jest luźna, może być też taka luźna, zwłaszcza jak ktoś jest troszkę wyższy, to takie luźne rzeczy się też lepiej sprawdzają. Bo na niskich wzrostach i za duże to przytłacza, ale przy wysokim wzroście można sobie pozwolić. Patrzcie, jak cudownie zrobiona rzecz i ma w sobie taką błyszczącą nitkę złotą. Kremowo-biała w paseczki, takie bardzo subtelne. Pięknie to wygląda, naprawdę. Może to być luźno jako taka koszula, może być z jakimś pasem, można to wystylizować i z kopertówką, i z plecakiem, jak się na przykład coś zwiedza, i do trampek, i do złotych sandałków. Ja tutaj włożyłam akurat do takich sandałków zwierzęcy wzór. I włożyłam też dwa rodzaje paska, żebyście zobaczyli, że prócz takiej luźnej właśnie można też sobie ją paseczkiem. Ja tu dałam złoty, żeby nawiązać do tych złotych pasków. No i słuchajcie, teraz są w ogóle odjechane sukienki. Pierwsza sukienka jest w koty. Ja sobie zostawiam tą sukienkę raczej. Raczej na pewno. Wydaje mi się, że mógł ktoś szyć tą sukienkę. Ona jest z wiskozy, to na pewno. Patrzcie, jakie urocze to jest. Po prostu szara sukienka w kotki. I do tej sukienki super pasują drapieżne dodatki w stylu takim safari. Ja mam tutaj właśnie te sandały, co mam na sobie, w panterkę. Takie one są na taki, to są takie drewniaki sandały ze skórą. Dałam sobie do tego pasek z krokodylej skóry i albo kopertówka też z nadrukiem takim krokodylim, albo torba taka z materiału właśnie też w jakieś takie wzory zwierzęce. Tam są jakieś bażanty z brązową skórą. Wszystko trochę jest w takim właśnie stylu zwierzęcym, w cudzysłowie. Bardzo, bardzo mi się podoba ta sukienka. Wydaje mi się, że też pasuje mi krój takiej sukienki. Jest elegancka, ale można też ją nosić po prostu tak, tak właśnie na co dzień sobie, ale tak troszkę już na bardziej elegancko, dosłownie z pazurkiem. Mega, mega się zakochałam w tym wzorze sukienki, w tym materiale sukienki.
Cudo. Włożyłam sobie też taką narzutkę zamszową z mango. Jakby ktoś chciał tą narzutkę, to jest dostępna. A jeśli nie, to ja będę ją nosić właśnie do tego, bo ekstra pasuje do tego. Mega fajnie. Moi drodzy, i tu pokazuję Wam sukienkę, którą zapomniałam nagrać w trakcie, bo się schowała mi między ubraniami. Bardzo fajna sukienka z wiskozy. Ja ostatnio bardzo lubię połączenie tych pasteli żółtego i różowego, tak jak jest na moich butach, które tu widzicie z Adidasa. No i właśnie sukienka jest troszeczkę duża na mnie, ale jak się ją odpowiednio zawiąże, udrapuje, to fajnie wygląda, bardzo świeżo wyglądają te kolory. No i tak, zajawka moja, taka kolorystyczna, wiskoza, sukienka jest nowa, w ogóle z metkami. Kolejna sukienka jest naprawdę fajna też. Jest to taka z typu indyjskiego maxi z falbanami, z gumą, można to nosić jako hiszpankę. Tak jak tą bluzkę białą z jedwabiu, co widzieliście. Ona też może być spuszczona na ramiona, to tu tak samo. Jest bardzo wygodna, niesamowicie przewiewna. Taki rozmiar SM, słuchajcie, na większy nie będzie dobra. SM jak najbardziej, może nawet M-kę, bo ma taki luz właśnie w pasie, nie jest taka ściskająca. Piękna w stylu boho sukienka, bardzo cieniutka. I przymierzyłam dwie torby do tego, ja mam jeszcze te torby, słuchajcie, do sprzedania nadal. Trochę zaniedbałam moją sprzedaż wcześniej i te torby się nie sprzedały, ale to są torby z jedwabiu, super uszyte, z zamkami, bardzo pojemne. Leciusieńkie na plażę, jedna jest w takim kolorze pomarańczu, bo tu też są takie elementy, może tego nie widać, ale są, takiego pomarańczowego materiału, jakby takiego rudego lekko, ale wydaje mi się, że jeszcze fajniej pasuje ta z fioletem. I właśnie do takich sukienek, do tego typu stylizacji na plażę, na jakieś takie wakacyjne okazje, idealne są te torby, mega, i Wam polecam, można regulować długość paska. Wszystko jest pozapinane, nawet jest taka mała kieszonka na zamek w środku, także super! Słuchajcie, jeszcze sukienka, która mi się mega podoba też, ale wydaje mi się, że może być trochę na niższy wzrost właśnie ta sukienka. To jest 34-36, naprawdę jest tu dość wąska. Jak widzicie, ja się mieszczę, ale ma też dość długie rękawy, więc słuchajcie, no ale te rękawy są takie, że one mają być takie podrzucone i związane tutaj. Wiskoza, to jest H&M. Bardzo ładna sukienka, bardzo ładny wzór. Miałam tunikę z tym wzorem już. Pewnie to jest z tej samej kolekcji, z tego samego roku, ale naprawdę fajna sukienka. Bardzo ładnie na niej wygląda na figurze i też można sobie, ponieważ tutaj z tymi rękawami żadnego żakietu na to nie włożycie, ani swetra, chyba że z bardzo szerokim rękawem, no to właśnie taka narzutka z trochę krótszym rękawem z zamszu może się tutaj sprawdzić, wydaje mi się. A, jeszcze przy okazji pokazuję Wam bluzkę od Gestus, przypominam Wam, z zamszu, piękna, markowa, premium bluzka i pokazuję Wam z tą długą spódnicą, bo właśnie ją wystylizowałam też z tą narzutką i z tą spódnicą, żeby Wam jeszcze przypomnieć o tej bluzce, bo to jest bardzo, bardzo dobra i droga firma, a bluzka jest piękna. Właśnie też do takich maxi spódnic wygląda super, a i do jeansów super. Przy okazji przypomnę Wam jeszcze o spódnicy Reserved, bo było dużo pytań, dużo chętnych na tą spódnicę. Finalnie, nie wiem jak to się stało, ale rozeszło się po kościach. Przesuper spódnica z bawełny, w takim naprawdę modnym stylu maxi. To jest rozmiar L, może być na ML spokojnie. Piękna, długa, czarna spódnica z takimi tutaj marszczeniami, ale naprawdę super ekstra stylowo wygląda. Jeszcze właśnie chcę Wam przypomnieć z ostatnich holi sukienki, które są nadal dostępne, też były pytania, być może komuś odpowiedziałam, że nie ma już tych sukienek. Tutaj jest ta z bawełny, taka w rozmiarze M do L, niewielkim, ale takie koło 40. I piękna sukienka z metkami od Big Bull, też w rozmiarze L. Wszystko to są naturalne materiały i będę Was namawiać, żebyście kupowali naturalne. Nie kupujcie żadnych tam Shein-ów, dziadostwa, bo to takie ciuchy, co byście do tego nie włożyli, nigdy nie będą eleganckie. To po prostu jest coś takiego, wiecie, trendowego dla młodzieży, która nie ma kasy i której nie zależy, żeby wyglądać z klasą po prostu. Także nie warto tego kupować, zawsze wychodzi to drożej, bo tych rzeczy się kupuje wtedy dużo w roku, bo nie jesteśmy zadowoleni z naszego wizerunku po prostu. A jeżeli chcielibyście jakichś porad modowych, to zapraszam Was do mnie, oczywiście do korespondencji na maila, wszystko jest w opisie filmu. I też słuchajcie, dajcie mi jakieś pomysły, jeśli macie pomysł i chcielibyście, żebym zrobiła film stylizacyjny o czymś, na przykład jak dobierać kolory, jak dobierać sukienki do sylwetki, albo jakiś inny temat modowy,
Wiadomo, będą filmiki o trendach na nowy sezon, ale takie konkretne jakieś... dajcie znać, czy chcielibyście takie filmiki, a może jakiś temat, który Wam przychodzi do głowy i mogłabym tu Wam stylistycznie go rozkminić z przykładami. Bardzo Was proszę i dziękuję Wam już teraz za uwagę. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!